Paweł Wakła: Kosmiczne przygody Bruma i Gruma. Rozdział pierwszy. Brum i Grum. Brum i Grum mieszkali razem na małej, przytulnej planecie. Właściwie nie była to nawet planeta, lecz zwyczajna asteroida. Brum był mały i grubiutki, a Grum wysoki i chudy. Poza tym nie różnili się bardzo. Obaj mieli czułki na głowach, nosy w kształcie trąbki i zakręcone ogonki. No i oczywiście byli zieloni jak trawa. Na swojej asteroidzie mieli niewiele atrakcji. Gdyby poszli na spacer, to obeszliby ją dookoła w pół minuty. I to nie śpiesząc się. Gdyby biegli, potrwałoby to raptem kilkanaście sekund. Brum nie zdążyłby nawet porządnie się zasapać. Zresztą bieganie po ich planecie było wykluczone. Zbyt wiele mieli mebli: szafy, stół, fotel na biegunach, regał na książki, dwa leżaki i wersalkę. Tak zwykle bywa, im mniejsze mieszkanie, tym bardziej jest zagracone. Dlatego zamiast biegać czy spacerować całymi dniami, przesiadywali w leżakach nad oceanem wielkości kałuży, popijali lemoniadę i wygrzewali się w słonku, wokół którego obracał się ich niewielki świat. Pewnego razu Brum westchnął głęboko i powiedział: Wiesz, chciałbym raz zabłądzić. Nie na zawsze, tylko tak, troszeczkę. Zabłądzić? Zdziwił się Grum. Na naszej asteroidzie można się tylko bawić w chowanego, ale przecież znamy wszystkie kryjówki. Właśnie dlatego musimy wybrać się gdzieś dalej, tłumaczył Brum. Tu nie czekają nas żadne przygody. Zanudzimy się na śmierć. Grum wcale mu nie odpowiedział, tylko. Rozłożył parasol. Na półkuli południowej właśnie zaczęło padać, a to znaczyło, że za chwilę deszcz przemoczy ich do suchej nitki. Dopiero gdy przestało padać czyli mniej więcej po minucie odpowiedział przyjacielowi: Wiesz co? Masz rację. Powinniśmy zmienić klimat. Natychmiast zabrali się za pakowanie. Czy mam wziąć naszą płaprotkę? — Spytał Brum. A cóż fotelem bujanym? Bierzemy wszystkie garnki? Tylko to, co najbardziej potrzebne, zdecydował Grum, to ma być wyprawa, a nie przeprowadzka. Udało im się spakować do dwóch walizek, choć Brum tęsknie spoglądał na fotel bujany, który nie mieścił się w żadnej z nich. Wreszcie byli gotowi do drogi i wtedy okazało się, że zapomnieli o najważniejszym. Głupia sprawa, odrząknął Brum. Przecież nie mamy rakiety. Grum podrapał się po głowie. W takim razie musimy ją zbudować. No ale z czego? Z czego się da? Jak powiedział, tak zrobili. Skonstruowali rakietę ze wszystkiego, co posiadali. Tylko bujanego fotela Brum nie pozwolił użyć do tej budowy. Szkoda takiego pięknego fotela na poniewierkę, tłumaczył. Wreszcie nadszedł czas odlotu. Korpus rakiety tworzyła szafa i wersalka. Leżaki służyły jako stery, a za napęd odpowiadał odkurzacz. Dwaj kosmonauci zamknęli się w szafie i wyglądali przez dziurkę od klucza. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, zaczął odliczanie grum. Czekaj, krzyknął Brum. Nie wzięliśmy paprotki. Ale było już za późno. Trzy, dwa, jeden start! krzyknął grum. Silnik od odkurzacza zawarczał i rakieta poszybowała w przestworza. Zobaczyli, jak ich maleńka asteroida robi się jeszcze mniejsza, a potem zupełnie nikt nie w oddali, a wraz z nią fotel na biegunach, ocean wielkości kałuży i... Doniczka z paprotką.